Cześć kochani, witajcie z powrotem na kanale Testowanka, a jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku, bo wtedy nie przegapisz kolejnego odcinka. Jeśli lubisz Primark tak jak ja, to zostań i oglądaj dalej, bo dzisiaj zabieram Cię na wycieczkę po sklepach, robimy shopping. Do zobaczenia! Cześć kochani, właśnie podjeżdżamy do Primarku. Zaraz będziemy oglądać, co nowego jest teraz. Mam nadzieję, że już jest dużo takich bardzo wiosennych rzeczy, bo ja już czuję wiosnę. Pogoda, średnio czuję wiosnę, a ja już, jak widać po outficie, po kolorach, tylko takie bardzo mocno pastelowe kolory. Może coś znajdę jeszcze do kompletu. Zaraz Wam wszystko będę pokazywać. Popatrzcie, tak wygląda Primark u nas w mieście. Dość duży budynek i ja już się nie mogę doczekać. Co my tutaj nowego mamy? Sporo, słuchajcie, spodenek, takich krótkich w sumie, one są takie do kostki nawet. Popatrzcie, w ilu są kolorach. Okej. I te kosztują 19 euro. Te 13. W sumie nieźle. Te popatrzcie, po 13 euro i to są też takie chyba przed kostkę. Podoba mi się strasznie ten kolor. 13 euro. Zobaczymy, czy jest mój rozmiar. Dużo mamy koloru takiego łososiowego. Popatrzcie, tutaj są wody. 5 euro. W sumie bardzo fajna cena. Mamy też topy. Do tego torebka. W sumie śliczna ta torebka jest. Popatrzcie. Ona kosztuje, słuchajcie, 10 euro. Fajna. Popatrzcie, jaka ta torebka. Też 10 euro. Śmieszna. Dosyć sporo koszul, ale te koszule, kurczę, jakieś takie kolory, powiedziałabym, no, bardzo takie zimowo-jesienne. Nie czuję wiosny, totalnie nie czuję wiosny. Szukamy wiosny dalej. Trochę lepiej, popatrzcie, taka sukienka, 19 euro. Fajna. Zieleń, bardzo fajna. Tutaj mamy znowu zieleń. Bardzo słodkie spodenki. Fakt, że to nie na moją grubą dupę, ale takie spodenki z koronką. 15 euro. Popatrzcie. Takie poprzecierane. Ładne. I do tego na przykład taka bluzeczka. Podobał mi się dosyć ten sweterek, powiem Wam. Taki bardzo w sumie basic, bo biały pasuje do wszystkiego. Do spódniczki. Za 19 euro mamy też tutaj, popatrzcie, takie spódnice, w sumie takie, to nie wiem, czy to można nazwać plisowane, trochę plisowane, ale te kolory, słuchajcie, znowu, popatrzcie, wszystko takie strasznie jesienne. Dobra, 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 słuchajcie, mamy pastelki, popatrzcie, mamy trampeczki takie koronkowe. No ten materiał to nie jest jakiś taki super, jeśli chodzi o jakość, no ale za 5 euro. Można pośmigać kilka razy. Co my tutaj mamy dalej? Mamy tutaj bluzeczkę Mercy. Fajna, fajna. To mi się podoba. Podoba mi się ta sukienka. Popatrzcie, taka wysoko odcinana, koszulowa. Miętowy kolor. Pewnie tutaj nie będzie dobrze widać, ale ona jest taka chyba lniana. Przynajmniej jakaś imitacja. 17. Sekcja czarno-biała. Mamy, słuchajcie, tutaj groszki, kropki. No ja jakąś wielką fanką takich nadruków nie jestem, ale ta kosztuje ile? 10 euro. Jest to w sumie taka narzutka na jakiś taki spaghetti top. I do tego katalka. Mamy dalsze ciągi jesieni, słuchajcie. Ten żakiecik mi się nawet podoba, tylko kolor taki strasznie super blady, 25 euro, żakiecik bez rękawków. No zdecydowanie w sekcji domowej wiosnę bardziej czuć, bo popatrzcie, mamy tutaj kwiatuszki, wazoniki w sumie od razu z kwiatuszkami, 7 euro, a te większe po 12. W sumie ładne to, nieładne. Nie wiem, ja w sumie róż, to nawet nie wiem, czy to jest róża, ale tak średnio to wygląda. O, tutaj popatrzcie, takie rzeczy lubię. Co my tutaj mamy?
jakiś stojaczek na roślinkę. 7 euro. One są chyba takie, jak to się mówi po polsku, aquasowe. I popatrzcie, co tutaj się jeszcze dzieje. Mamy trochę lawendy. Ja lawendę uwielbiam. Takie malutkie to, maciupkie. 3 euro. Mamy też, słuchajcie, jakieś palmy. Tylko, że te palmy wyglądają moim zdaniem bardzo, bardzo tandetnie. Zaraz zobaczymy, czy cena będzie przystępna. 20? Nie. To wydaje mi się, że już w Ikei będą lepsze za tą cenę. Nawet promocja jest. Ja uwielbiam takie przygaszone zielenie. Bierzemy. No na to, że omijamy totalnie wiosnę i idziemy od razu w lato. Popatrzcie, stroje kąpielowe, takie stroje koronkowe, plecionka. Nie, to jest chyba jakaś koronka. Nie wiem, co to jest. 6 euro. Mamy tutaj dużo takiego musztardowego koloru, popatrzcie. Czy to będzie kolor, który będzie królował tego lata? Nie wiem, nie wiem. Ale mamy, słuchajcie, stroje. Tutaj mamy, popatrzcie, takie długie podkoszulki, zatyłek. W sumie fajne. Nawet w różnych kolorach. Wszystkie kosztują 8. Wszystkie kosztują 8. I mamy tutaj sporo opcji Amsterdam. Fajne. Okej. Okay. I jeszcze mamy czarną. Create yourself. Mamy trampeczki i tutaj już bardziej wiosennie. Popatrzcie, żółciutkie są fajne, no. Popatrzcie, wszystkie prawie wykupione. I one kosztują 8 euro. Popatrzcie, ile kolorów. Same szopery. Takie słodkie opaski, 3 euro. I mamy też w kolorze właśnie takim łososiowym. Bardzo dużo tego koloru w sumie zauważyłam w Primarku. Sama go uwielbiam. Po Primarku mamy jakiś lekki niedosyt i idziemy do Ikei i wszystko w domku zaraz wam pokażę, co kupiłam. To pooglądamy sobie, co udało mi się dzisiaj upolować. Rzecz, którą upolowałam, pokazywałam wam już ją w sklepie. To jest t-shirt z napisem Merci. Popatrzcie, wygląda praktycznie tak samo jak na czekoladkach. Słuchajcie, bardzo standardowy t-shirt. Ma jedynie tak podciągnięte rękawki. Mam nadzieję, że będzie widać. Primark przy wszystkich produktach, które są na przykład zrobione z organicznej bawełny, ma takie przewieszki, łatwo rozpoznać. Jedziemy dalej i pokażę wam kolejny t-shirt, który wpadł mi w oko. To jest taki t-shirt, który kupiłam bardziej z myślą o sporcie. Jest troszkę większy, ale jest krótki. I z napisem The Perfect Doesn't Exist i on mnie też kosztował 5 euro. Powiem wam, że chyba jednego dnia tyle t-shirtów jeszcze nie kupiłam, ale ten mi się spodobał, kolor zwłaszcza. Wydaje mi się, że nawet do jeansów pod marynarkę będzie wyglądał super. W Primarku obecnie jest bardzo dużo rzeczy i Disneya, i Harry'ego Pottera. Ja swojej księżniczce kupiłam taką poduszeczkę i tą, słuchajcie, poduszeczkę można włożyć do mikrofalówki i ona będzie wtedy taka cieplutka i super, można się nią przytulać. Sezon ślubny niedługo w tym roku już się zacznie, także Primark też postanowił pomyśleć trochę o pannach młodych. I tam były jakieś szarfy, jakieś takie trochę kiczowate dodatki, ale powiem wam, że spodobało mi się takie coś. Okrąg z kwiatkami i to można w sumie używać niby jako zamiennik bukietu panny młodej czy druhen. Może na żywo, słuchajcie, nie wygląda to jakoś super efektownie, ale ja robię bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo sesji zdjęciowych, także na pewno mi się to przyda. Okrąg, słuchajcie, można znaleźć na sekcji z dekoracjami do mieszkania i on kosztował 9 euro. Kupiłam takie miniaturowe kaktusiki. Popatrzcie, jakie fajne. I tutaj się naprawdę nie mogłam oprzeć. Patrzcie, jak to słodziutko wygląda. Uwielbiam lawendę i pasuje mi do sweterka. I ta kosztowała 3 euro. Roślinek ciąg dalszy. Jak wiosna nie przychodzi, to trzeba sobie stworzyć samemu wiosnę. Ta była w promocji z 8 na 3 euro, także aż szkoda nie brać. I to, słuchajcie, tyle rzeczy, które dzisiaj kupiłam. Ja mam nadzieję, że Primark naprawdę się zreflektuje i doda trochę więcej artykułów takich bardziej wiosennych, zwłaszcza jeśli chodzi o ubrania. Wydaje mi się, że w niedługim czasie trzeba będzie znowu odwiedzić Primark. W sumie każda wymówka jest dobra. Co myślicie? Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jeśli chcielibyście więcej takich filmików i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa! Muah!